Wydawnictwo Czechosound prezentuje: Mateusz Wróbel, nie próbuj. Czyta Mateusz Wróbel. Podziękowania. Szczególne podziękowania należą się osobom, bez których wsparcia ta powieść nigdy nie ujrzałaby światła dziennego. Niech autor ma choćby możliwość odwdzięczenia się za tę nieocenioną pomoc poprzez uwiecznienie tych osób na ostatniej karcie niniejszej książki. Dziękuję zatem mojej niezastąpionej żonie Karolinie za wiarę we mnie i trzeźwiące słowa krytyki. Moim rodzicom, Izabeli z Krzesińskiej Wróbel i zmarłemu Krzysztofowi Wróblowi za to, kim jestem przyjaciołom z grupy poetyckiej Horyzont, Marcelowi Kosakowskiemu i Michałowi Łukowiczowi, moim wiernym i wnikliwym czytelnikom, współtowarzyszom artystycznej drogi, na których zawsze mogę liczyć o każdej porze dnia i nocy. Michałowi Michalcowi, mojemu najwnikliwszemu krytykowi i niezastąpionemu przyjacielowi jeszcze z lat dziecięcych. Który nigdy nie szczędzi czasu na całogodzinne dysputy natury filozoficznej i estetycznej. Karolowi Felixowi za naukę pesymizmu i pokory. Karolinie Konior za melancholię oczu Larysy. Współtowarzyszowi pisania licencjatu z twórczości Świetlickiego, Szymonowi Wołdzińskiemu. Agacie i Januszowi Chmielniakom za zaszczepienie we mnie poezji, Agacie Chwierut za zarażenie młodopolską dekadencją, moim dziadkom, Alicji Władysławowi Wrublom, najwnikliwszym i najbardziej krytycznym czytelnikom moich prób literackich od najmłodszych lat, Mateuszowi Ludwikowi. Zamłodzieńczą naiwność i ekspresję, których tak łaknę. Smutnym towarzyszą z katowickiej linii tramwajowej numer 16. Moim wspaniałym i pełnym wiary we mnie teściom, Jackowi i Marii Zyzańskim. Mirosławowi Jarczokowi, zawsze życzliwemu duchowi moich poczynań. Towarzyszą szkolnego epizodu zawodowego, który na zawsze pozostanie w moim sercu. Justynie Sobczak, Beacie Wojciech, Aleksandrze Dudzie, dyrektorowi Władysławowi Chrobokowi, całej społeczności nauczycielskiej wraz z moimi niesamowitymi uczniami z klasy trzeciej E rocznikowi 2016-2017 z nieistniejącego już publicznego gimnazjum nr 3 w Pszczynie, którzy wiernie kibicowali moim artystycznym działaniom. Pawłowi Bratkowi. Krzysztofowi Cyranowi, Mateuszowi Czerwińskiemu, Weronice Czopce, Dominice Jaworskiej, Kacprowi Jochemskiemu, Dariuszowi Jurdze, Danielowi Kędziorowi, Mateuszowi Kątnemu, Maciejowi Kowolowi, Wojciechowi Mazurowi, Alicji Michalak, Danielowi Pilarzowi, Natalii Rabaszowskiej, Mateuszowi Rygule, Tomkowi Strzelcowi, Mateuszowi Tenderze, Adrianie Urzoń, Miłoszowi Wakstylowi. Dominikowi Witule, Adrianie Woźniczce, Jackowi i Celinie Waśkom oraz Katowickiej Fundacji Rodzin Górniczych, która zawsze podejmowała wyciągniętą przeze mnie dłoń. Na koniec chciałbym podziękować pewnej osobie, dla której przez niedopatrzenie autora bądź po prostu słabą pamięć zabrakło miejsca w wydaniu papierowym. Chciałbym podziękować Tobie, Moniko Szpyrko, za pomoc w zebraniu środków na wydanie tej książeczki, bez Twojego zaangażowania, nigdy nie ujrzałaby ona światła dziennego, za co bardzo Ci dziękuję. Autor: Wydawnictwo Czechosound Czytał Mateusz Wróbel.